Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Król Żółci. Generał Aleksander Syrski zapowiedział odwet wojsk ukraińskich. Oczywiście na z góry upatrzone pozycje. Pytanie, co tak późno, zwłaszcza, że to w tej chwili ma wjechać podobno ten super hiper sprzęt, który zmieni losy wojny. Rosjanie otwierają przy okazji kolejny front w obwodzie charkowskim. Zajęli Kislowkę, gdzie zostali przeniesieni Azowcy. Na tę chwilę wygląda to trochę dziwnie, że wszędzie, gdzie Azowcy się pojawiają, tam front upada. Do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą natomiast przyjechał Jens Stoltenberg. Możliwe, że ten odwrót go tak zaniepokoił. Póki co jednak żadnych konkretów nie posiadamy. Poza deklaracją, że Ukraina niechybnie zmierza do NATO. Na tę chwilę trwa powolne przygotowywanie publiki amerykańskiej pod kolejny pakiet pomocowy. W sumie ten i tak niewiele zmieni, więc co się dziwić. Choć wizyta akurat Stoltenberga, który jest biurokratą, a nie generałem, jest tutaj trochę dziwna. Wiadomo, prezydenci czy premierzy też nie są, ale oni są przywódcami. Przynajmniej formalnie. A Jens nie jest ani tym, tak w zasadzie to jest nikim, takim trochę lepszym, przynajmniej w teorii, lobbystą. Żeby było śmieszniej, to pomimo tekstu o niechybności Ukrainy w NATO, przyznał, że na najbliższym posiedzeniu członkowie sojuszu na pewno nie zgodzą się na wejście tego kraju właśnie do sojuszu. Innymi słowy, pojechał z niczym, nie zrobił nic i sam jest nikim. Albo to już jest po prostu panika, albo mieliśmy tam jakieś rozmowy zakulisowe. Tylko jeszcze pytanie o czym? Podobno mamy mieć kolejny atak na most krymski. Na tę chwilę mieliśmy kilka ataków. New York Times twierdzi, że Ukraina dostała kolejne zielone światło do ataku właśnie na most krymski. Podobno miałby on się odbyć na początku maja. Zresztą na tę chwilę mamy już pierwsze ataki na sam Półwysep Krymski. Prawdopodobnie w celu m.in. wybadania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Od ostatniego ataku Rosjanie w końcu zakłócają satelity robiące zdjęcia, więc atakujący mogą mieć troszkę większy problem jak ostatnio. Ale znowu przy odpowiedniej ilości pocisków w końcu któryś trafi. Szczerze mówiąc, ja na miejscu Rosjan bym już sobie zbudował kilka przęsł na zapas. Ja architektem nie jestem, ale podejrzewam, że przy tak długim moście są one do jakiegoś stopnia ustandaryzowane. W ten sposób można by skrócić czas napraw, a tym samym koszta pośrednie ataków. Bo te bezpośrednie w porównaniu z kosztem pocisków są niewielkie. Choć końcówkę maja to już początek sezonu turystycznego. I ja myślę, że ten atak to po prostu rodzaj broni ekonomicznej przeciwko temu regionowi. Biorąc pod uwagę, że Ukraina podobno uważa Krym za swoje terytorium, no to jest to wyjątkowo obrzydliwe. Ale jest i dobra wiadomość. Na Ukrainę poleci 81 samolotów, które to Kazachstan sprzedał USA. I to sprzedał za kwotę 2 milionów dolarów. Za wszystkie 81. Pewnie spytacie się, skąd taka niska cena. Ano dlatego, że te samoloty nie latają. To jest typowa sprzedaż tak zwanego demobilu, czyli sprzętu, który jest już w takim stanie, że nie da się go już sprzedać nawet do serca Afryki. I może coś tam ci ukraińscy mechanicy wyczarują, ale przywrócenie czegokolwiek z tego do lotu to już rzeczywiście będzie zakrawało o magię. Pytanie teraz po co? No z jednej strony, tak jak mówię, może coś z tego wygrzebią, a za takie pieniądze to i ocet słodki. Ale jest też drugi powód. No bo w tej chwili mamy nagłówki o tym, że sojusznik Rosji, to jest Kazachstan, sprzedał Ukrainie samoloty. No a samoloty to jest coś, o co Ukraińcy non-stop proszą. No a to oznacza, że Rosja jest izolowana i tak dalej, i tak dalej. Znamy to, ciemny lud to kupi, może i kogoś z Kazachstanu to przekona, bo wiadomo, najważniejszy pierwszy krok. Rosja raczej nie zareaguje, no bo nie ma na co nawet zareagować, no ale ludzie nie są w pełni racjonalni, więc tak jak mówię, kogoś to może w Kazachstanie przekonać, a kropla drąży skałę. Zamański negocjuje z USA mechanizm stałego finansowania na najbliższe 10 lat. Wieczna wojna po prostu. Zresztą aż sam się dziwię, jak to wszystko eskaluje. Jeszcze tydzień temu ten pakiet miał być ostatnim na ten rok,
A teraz mówimy o następnych 10 latach finansowania. Podobny ten mechanizm ma być też odporny na działania prezydenta, w domyśle już Trumpa. Innymi słowy, chcą zrobić z tego coś w rodzaju Afganistanu. Z tym, że Rosjanie to jednak nie talibowie, więc tej wojny nie da się od tak po prostu kontrolować. Ale nawet media już rozpoczynają kampanię wspierającą kolejne finansowanie wojny. W Reutersie na przykład już się pojawił artykuł mówiący o korzyściach płynących z takiego rozwiązania. Miałoby ono zapewnić stabilne finansowanie kompleksowi militarno-przemysłowemu, bo oni teraz tacy biedni, niedofinansowani przecież są. Podnieść morale Ukraińców, a nawet być punktem jednoczącym obie strony sceny politycznej i w ten sposób łagodzi wewnętrzne spory w samej Ameryce. Zapomnieli powiedzieć, że w wyniku projektu powstanie lek na raka, a w kolejnym pakiecie rozwiąże się przy okazji problem głodu na świecie. Skąd miałoby się wziąć na to pieniądze? Ano ze skonfiskowanych rosyjskich aktywów, no bo z czego innego. I pojawił się tutaj kolejny rzekomy mechanizm, w ramach którego miałoby do tego dojść. Mianowicie Ukraina miałaby dostać tak zwany kredyt konsorcjalny zabezpieczony rosyjskimi aktywami. Kredyt konsorcjalny to kredyt udzielany wspólnie przez kilku kredytodawców jednemu kredytobiorcy. Jak coś jest to akceptowana forma prawna, choć ruszanie czyichś aktywów już nie. Dodatkowo w razie czego cała wina spada na poszczególne banki, co dla rządów jest wygodne, ale dla banków nie. A wiemy, kto w obecnym świecie ma pierwszeństwo. Żeby było ciekawiej, to nawet sam Zełenski nie mówi już o uzbrojeniu, a bezpośrednio o pieniądzach. Pieniądze, które mają rzekomo pójść na rozbudowę ukraińskiego przemysłu obronnego, do tego stopnia, by Ukraina była w stanie sama wyprodukować niezbędny sprzęt. Oczywiście nadal za amerykańskie pieniądze. Jednym z argumentów za wydawaniem pieniędzy na zbrojenia jest to, że dają miejsca pracy i dochód Amerykanom. Choć to głupie, bo żeby za tą broń zapłacić, no to trzeba zabrać część dochodu innym Amerykanom, a przez wysokie podatki niejedno miejsce pracy przestało istnieć. No ale powiedzmy, że na pierwszy rzut oka to może mieć sens. Ale w przypadku pomysłu Zełenskiego ten argument odpada. Wracając do kwestii banków, to Rosja zamroziła kolejne aktywa, tym razem należące do Włochów. Rosyjski ambasador we Włoszech nawet został z tego powodu wezwany na dywanik. Do tych kretynów w Unii trzeba mówić dużymi literami, bo oni są pozbawieni jakiejkolwiek wyobraźni. Trzeba im wyraźnie pokazać, że w razie czego Rosja ma się jak odpłacić i że koniec końców za te zabrane rosyjskie aktywa zapłacą sami Europejczycy. Możliwe, że ci akcjonariusze tych firm się trochę ogarną i też zaczną naciskać na rządy. Biorąc pod uwagę, że już zaangażowana jest dyplomacja, to znaczy, że kogoś tam jednak zabolało. Jak zwykle wszystko sprowadza się do rosyjskiego pierdzielenia o partnerach i zbyt miękkiej postawy. Zamrozić to powinni oni wszystkie europejskie i amerykańskie aktywa już na początku wojny. Koniec końców takie firmy mogą nadal po prostu działać, bo jednak większość zachodnich aktywów w Rosji to są przedsiębiorstwa. Ale wtedy może ktoś w Europie brałby Putina w końcu na poważnie, bo póki co to nikt na byciu przeciwnym Rosji w Europie nie stracił, a na byciu prorosyjskim już tak. Pytanie, czy ta spóźniona, jakby nie patrzeć, reakcja będzie wystarczająca. Ukraina szykuje się w następnej dekadzie na przyjęcie 4,5 miliona imigrantów. I to trochę śmieszne, trochę straszne, no bo to z jednej strony ewidentna podmianka populacji. Jeszcze nie wiadomo nawet na jaką, ale raczej no nie mówimy o białych chrześcijanach. Z drugiej strony, przy obecnej dynamice wzrostu gospodarczego, to za dekadę nawet Afryka nie będzie chciała tu przyjeżdżać. Rząd ma nawet już rozmawiać ze Światową Organizacją do Spraw Migracji, to jest agenda ONZ, no ale ona nie zarządza kierunkami migracji. Zresztą sprawczość ONZ-u jest w ogóle minimalna. Ja bym to widział mimo wszystko po prostu jako propagandę. No bo teraz wielu się zastanawia. Nawet jak wygramy wojnę na Ukrainie, to co dalej z samą Ukrainą? I na to zarząd powierniczy Ukrainy mówi, że ściągniemy imigrantów. I tak głównym zasobem to tam jest ziemia i trochę surowców naturalnych,
kto tam będzie zapierdzielał, nie jest akurat ważna. Bo umówmy się, ale w świecie zachodnim nikt nie myśli dalej niż do kolejnych wyborów, a co dopiero na dekadę do przodu. Już nie mówiąc, że ten projekt się ewidentnie sypie. Może to być też propaganda dla ciemnego luda. W sensie, patrzcie, za 10 lat będziemy tak bogaci, że to do nas będą przyjeżdżać. Wakacje żołnierzy ukraińskich na Krymie nie doszły do skutku, zresztą nikt już się na to drugi raz nie złapie, ale obietnica odbudowy gospodarki kraju jest chyba dużo bardziej pociągająca niż zajęcie jakiegoś terytorium kilkaset kilometrów dalej. A te 10 lat to kawał czasu, także nawet jakby się teraz ta ekipa jakimś cudem utrzymała, to im się do tego czasu kadencja skończy po prostu. Die Welt opublikował rzekomą rozmowę z anonimowym ukraińskim dyplomatą, negocjującym zawieszenie broni w 2022. Jak dla mnie jest to dosyć znaczące, bo o ile o tym, że warunki Putina to w sumie nie były takie złe, wiadomo było od jakiegoś czasu, ale wywiad niezależnie, czy rzeczywiście miał miejsce, czy nie, no to to już jest trochę więcej niż tylko artykuł o rzekomych warunkach prezydenta Rosji. W Gruzji mamy kolejne protesty przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. Tym razem udało się ją przepchnąć, a pierwsze protesty ucichły. Jednakże, jak mówiłem w poprzednich filmach, jest to zbyt ważna reforma, by ją tak po prostu zostawić. Więc jak sądzę, tamtejsi agenci zostali postawieni w stan wojny totalnej. W sumie dla nich ma to sens. Ujawnienie źródeł finansowania to praktycznie koniec kariery połowy opozycji. Więc oni do stracenia nic nie mają, a wiadomo, że tacy są najbardziej niebezpieczni. Krąży informacja, że kilka państw europejskich zamierza uznać Palestynę za osobne państwo. Wszystko za sprawą saudyjskiego premiera i jednocześnie następcy tronu, Mohameda bin Salmana. Jak wiemy, Saudowie mają bardzo dużo pieniędzy, a europejscy politycy lubią pieniądze. Poza tym muzułmanie stanowią zdecydowanie większą część wyborców. Przy tej okazji zahaczę na moment o nasz kraj, bo teraz mamy oskarżenia o powiązanie Obajtka z Hamasem. I to właśnie za pośrednictwem Saudów, od których to kupujemy ropę. Polska klasa polityczna opanowała do perfekcji chyba łączenie wydarzeń o skali światowej z prywatą. Bo oczywiście nawet jeżeli jakieś powiązania były, to na pewno służby wiedziały o tym wcześniej. I nie, żebym Don od Leone jakoś bronił, ale jak dla mnie takie oskarżenia w takim momencie są trochę podejrzane. Możliwe też, choć mało prawdopodobne, że może to być próba przygotowania pod unieważnienie sprzedaży części aktywów Orlenu Saudyjczykom, bo skoro spółka zależna, która zarządza tymi środkami, jest powiązana z organizacją terrorystyczną, to byłby to wystarczający powód na cofnięcie transakcji. A ona za korzystna, umówmy się, nie była. A tak w ogóle w Egipcie ma się odbyć kolejna tura rozmów pokojowych. Już media mówią, że będą bardzo trudne. No z takim podejściem na pewno. Biden miał podobno dzwonić w tej sprawie do Netanyahu. Jak wiemy, w Ameryce protesty nie ustają, a jest nawet coraz gorzej. Jeżeli Biden ma problemy z roztaczaniem parasola ochronnego nad Netanyahu, to co dopiero po tym, jak zacznie się szturm na Rafę. Raz, że zwiększą się wydatki, dwa, zwiększą się protesty. Oczywiście Netanyahu nie zamierza tego uczynić, ale nawet w Izraelu przybywa mu wrogów, także prawdopodobnie dla niego jest to ostatnia szansa na w miarę bezbolesne wyjście z tego konfliktu. Oczywiście władzy nie utrzyma, ale na jakąś spokojną emeryturę jeszcze się może załapać. Choć premierzy Izraela mają zwyczaj kończyć swoje rządy nogami do przodu, a Benjamin, jak wiemy, przykłada dużą wagę do tradycji. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.